Uszanowanie Państwu, na radośnie obchodzone dwulecie obecnego rządu nałożył się niezaplanowany przez władze atak grypy. Przepraszam za wyrażenie świńskiej. I to cytat. To już nie są żarty. Mamy epidemię grypy. Są powody, by uważać, że to epidemia powodowana nowym wirusem H1N1. Mówi Rzeczpospolitej konsultant krajowy do spraw epidemiologii profesor Andrzej Zieliński. Koniec cytatu. Następnego dnia w telewizorze profesor Zieliński, siedząc obok minister Kopacz, nie używał już słowa epidemia. Najwyraźniej go ocenzurowano. Odpowiadał na pytania dziennikarzy, mówiąc o zjawisku na literę E. To było bardzo śmieszne, ale i złowrogie. Do czego można zmusić poważnego profesora? Dokładnie tak działała cenzura w PRL-u. Jak się skreśli feralne słowo strajk, to znaczy strajku nie ma. Jest jedynie nieuzasadniona przerwa w pracy. Stosowną księgę tzw. zapisów posiadał Główny Urząd Cenzury i codziennie tropił antyrządowe słowa. To obecnie może wydawać się detalem, drobiazgiem, ale zachęcam do zadumy nad zakazanymi teraz słowami, sprawami, tematami, ludźmi, o których nie wolno wspominać. Na przykład rządowe media nie używają od pewnego czasu określenia świńska. Mówią o nowej grypie. Nowość sondażowo kojarzy się mniej groźnie niż świńskość. A propos sondaży, narobiono dużo sondaży z okazji połowy kadencji rządu Tuska, tak zwane półtuskalia. Mają one wykazać niezbicie, że nie jest tak źle, jakby mogło być. I rzeczywiście, ponoć największą porażką według sondaży jest stan służby zdrowia. Ale jak trzeba, pani minister rzuciła wczoraj do aptek ukrywany od dłuższego czasu lek na grypę Tamiflu, czyli nie jest źle. Co prawda na szczepionkach rząd dalej oszczędza, ale przecież ubyło nam dopiero 4 obywateli, jak powiedział prominentny działacz Platformy, więc o co ten hałas? Wyznaczeni eksperci codziennie tłumaczą, że osobnicy, którzy zmarli na H1N1, w zasadzie byli chorzy na co innego. I zmarliby tak czy inaczej. I to jest absolutna prawda. Każdy kiedyś umrze na jakąś chorobę. W tej sytuacji szczepienia nie mają sensu, bo pieniądze wydane na drogi preparat przepadną razem z nieboszczykiem w ziemi. Zresztą w szpitalach pod koniec roku w ogóle skończyły się pieniądze. Lekarze z Ogólnopolskiego Związku Lekarskiego ogłosili, że do końca roku nie będą wykonywane planowane zabiegi, tak jak podczas strajku. Podkreślają jednak, że spowodowane jest to tragiczną sytuacją finansową w służbie zdrowia, a nie protestem lekarzy. Czyli jest to strajk Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu, wykonany za pomocą białego personelu. Ciekawostka taka, prawda, że oryginalna? Sprawy zdrowotne to tylko jeden ze 100 kłopotów, które utrudniają radosne fetowanie półtuskaliów. Ale dla zwolenników cudów i miłości nie ma to większego znaczenia. Była taka fraszka, bo to zawsze jest najgłupsze, gdy się ktoś bez sensu uprze.